Gmina Krzyżanowice po raz kolejny zaproponowała aktywne spędzenie wolnego czasu mieszkańcom naszego regionu, zapraszając do udziału w rajdzie rowerowym. Jego trasa liczyła blisko 30 km. Blisko 80 osób stawiło się w sobotni poranek 24 lipca na starcie rajdu rowerowego, który ruszył spod Urzędu Gminy w Krzyżanowicach. Na miłośników jazdy na dwóch kółkach czekała 30-kilometrowa trasa po pograniczu polsko-czeskim. Jest to rajd współfinansowany ze środków unijnych. Jest to drugi rajd w tym roku. Cieszymy się, że po tej przerwie zeszłorocznej, gdzie koronawirus uniemożliwił takie spotkania, możemy to zorganizować, możemy zapewnić mieszkańcom, nie tylko naszym mieszkańcom, ale wszystkim chętnym, taką miły przerywnik w dzisiejszą dopołudniową sobotę. I mamy nadzieję, że wszyscy się będą dobrze bawić i szczęśliwie dotrą do mety dzisiejszego rajdu. Dzisiaj jedziemy rekreacyjnie. Wszyscy, którzy dojadą, będą pierwszymi i o to właśnie chodzi w tym wszystkim. Dla uczestników rajdu rower to nie pierwszyzna. Pokonanie 30-kilometrowej trasy to dla niektórych zaledwie przebieżka. 30 km to jest tak lajtowo. Dobra, jakieś ulubione trasy tutaj? No raczej, ja jestem spod Raciborza, także gmina Piotrowice, także no. Ale to jeszcze kawałek pan dojechał rowerem 20. czy autem? Nie, jest rowerem. Rajd rowerowy to nie, ale kondycja na rower całe życie. Tylko do pracy, do sklepu, tylko rower. No właśnie, te trasy tutaj w Krzyżanowicach też są bardzo ładne i bardzo też wygodne na rower. Wszystkie już pani przejeździła, ma pani sprawdzone jakieś swoje ulubione? No, nie wiadomo jeszcze. Pogoda dopisuje, humory też, więc jedziemy. To kolejny rajd organizowany? Nie, nasz akurat z koleżanką pierwszy, a przygodę rowerową to tak po sąsiedzku zaczęłyśmy. Raz bardziej, raz mniej, no i tak sobie jeździmy. Czy trasy się panie boją jako ilości kilometrów? Tak szczerze mówiąc, kilometrów nie. Koleżanka w tym tygodniu już 100 ma za sobą, więc dla niej to już tym bardziej żaden wyczyn. Natomiast no, nie wiemy, co nas czeka, bo tak naprawdę nie poznałyśmy trasy, którędy pojedziemy. Może tak. Czyli rower nie pierwszyzna i hobby, czyli już od lat, czy to jest jakaś niedawna pasja? Nie, niedawno, od roku czasu tak. Jazda na rowerze nabiera coraz więcej popularności, szczególnie latem. Dla niektórych jest to już nie tylko sport, ale styl życia, który niesie ze sobą sporo korzyści. Dlatego też gmina Krzyżanowice planuje kolejne tego typu wydarzenia. Coraz więcej gmin takie rajdy organizuje, ale my zawsze mamy taką frekwencję co najmniej 100 osób i więcej, do 200 nawet dochodziło. I myślę, że powoli to będzie ta ilość powracała i organizujemy kolejny 21 sierpnia i mamy nadzieję, że ta czwarta zapowiadana fala nie przeszkodzi nam i uda nam się go zorganizować. Rajd po pograniczu, który został zorganizowany w ramach projektu Kierunek Turystyka, budowa sieci informacji turystycznej, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej Przekraczamy Granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w programie Interreg 5A Republika Czeska Polska 2014-2020.